Hej, cześć, witajcie moi drodzy gorąco w nowym sezonie, drugim już sezonie cyklu 3 sposoby na. Wracamy po wakacyjnej przerwie z nowymi patentami i sposobami na ułatwienie sobie życia, na to, żeby po prostu w świecie technologii żyło nam się wszystkim lepiej. Dzisiejszy temat to 3 sposoby na ułatwienie sobie pracy przy komputerze. Zaprezentuję Wam dzisiaj 3 aplikacje, które ułatwią Wam pracę z komputerem, ułatwią Wam codzienną interakcję z tym elektronicznym sprzętem. Zapraszam serdecznie na odcinek. Zastanawialiście się kiedyś, jak ułatwić sobie dysponowanie oknami w Windowsie? Z pomocą przyjdzie nam 7Stacks, czyli darmowa aplikacja pozwalająca korzystać ze znanych z macOS stosów. Dzięki tej aplikacji na Twoim pasku zadań będzie można rozwijać zawartość otwartych folderów. 7Stacks działa w systemach Windows 8 i 7, Vista, a nawet XP. Do wyboru mamy 3 tryby wyświetlania stosu. W trybie normalnym stos wyświetla się pionowo nad ikoną z paska. Z kolei tryb siatki oferuje kwadratową planszę z ikonami. Natomiast ostatni, tryb menu, wyświetla zawartość folderu w formie znanej z Windowsowego startu. 7Stacks pozwala także przypisywać skróty często używanym dokumentom lub aplikacjom. Program jest bardzo użyteczny, jeśli często pracujemy na jakimś zestawie aplikacji, na przykład nagrywając film na YouTube. Clover to, parafrazując nazwę, sprytne narzędzie. Umożliwia ono rozszerzenie standardowego eksploratora Windows o obsługę mechanizmu kart, znanego np. z przeglądarek internetowych. Dzięki temu dodatkowi praca z wieloma folderami czy archiwami staje się dużo łatwiejsza, bo nie musimy przełączać się między dużą ilością okien. Co ciekawe, narzędzie w pełni integruje się z powłoką Windows, pozwalając użytkownikowi na wykonywanie wielu przydatnych operacji na kartach reprezentujących różne lokalizacje w systemie lub na lokalnym dysku. Podkreślić trzeba jeszcze inne opcje: funkcję przypinania wybranych kart, duplikowania ich, zamykania wszystkich kart poza aktywną oraz, co chyba najważniejsze, przywracania wcześniej zamkniętych. Na koniec jeden z najbardziej praktycznych patentów, choć wielu użytkowników nadal go nie zna. Mało popularny w Polsce, a szkoda, bo chyba najlepszy. Mowa o programie do błyskawicznych zrzutów ekranu. Nie jest to ani Fast Tone Capture, ani Screen Hunter, ani też polski Screen Shooter. Jest to natomiast Push. Aplikacja została stworzona przez twórcę gry OSU, mianowicie przez Pepiego, czyli Dina Herberta. Push stawia na prostotę oraz błyskawiczny transfer pliku graficznego na nasze konto w serwisie PushMe. Właściwie nie tylko pliku graficznego, bowiem Push pozwala wykorzystywać siebie jako chmurę w celu wrzucenia innego rodzaju treści. Co więcej, ilość obrazków wrzuconych na serwer jest nieograniczona, z zaznaczeniem, że te, które nie mają wyświetleń, po miesiącu zostają automatycznie usunięte. Można zrobić zrzut części ekranu, całego pulpitu czy aktywnego okna za pomocą polecenia z menu lub skrótu klawiszowego. Po zakończeniu wysyłania, które trwa zazwyczaj kilka sekund, w treju pojawi się chmurka z linkiem. Kiedy ją klikniemy, przeglądarka otworzy nasz obrazek. Simple as that, prawda? Na koniec dodam, że konto jest w pełni darmowe. Mam nadzieję, że przedstawione dzisiaj oprogramowanie Wam się przyda i że może nie wiedzieliście, że istnieją takie programy i teraz będziecie z nich korzystać na co dzień. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście zapraszam Was do pisania w komentarzach poniżej pomysłów na kolejne odcinki, co chcielibyście zobaczyć, zostawienia palca w górę, jeśli ten Wam się podobał, zasubskrybowania, na przykład dzięki adnotacjach, które się tutaj pojawiały, naszego kanału, czyli wideotesty.pl. Wpadnijcie także na nasz fanpage na Facebooku, link w opisie i w komentarzu również poniżej. Zostawcie tam również lajka. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Na razie, cześć!